Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Jakiś czas temu na moim kanale ukazał się film, w którym prezentowałem różnego rodzaju systemy zamocowań do karton gipsu. Film ten zakończył się taką oto ładną pamiątką, kawałkiem karton gipsu, w którym mamy różnego rodzaju zamocowania. Właśnie do tego karton gipsu mamy tutaj kołki Fischera, kołki typu Moli, parasolki. Tak więc jeżeli ktoś nie widział tego wideo, no to zachęcam do obejrzenia, do nadrobienia zaległości. Karta wyjeżdża Wam gdzieś od góry. Zachęcam, bo według mnie warto. I na koniec tego wideo poprosiłem Was o komentowanie tego filmu, żebyście wyrazili swoją opinię, czy ten pokaz Wam się podobał, czy się nie podobał. I bardzo dużo osób pisało w komentarzach, że znany i lubiany przez wszystkich Mario Budowlanie, z którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda, robił już taki test i bardzo fajnie mu to wyszło. I absolutnie chcę powiedzieć, że się z Wami zgadzam, bo Mario faktycznie robił taki test, faktycznie bardzo dobrze mu wyszło, ale są pewne nieścisłości, bo ja w tamtym filmie nie robiłem testu, robiłem tylko pokaz różnego rodzaju zamocowań. Testy będę robił dzisiaj. Jeżeli macie wolnych kilkanaście minut, no to zachęcam do pozostania ze mną. I teraz kilka słów objaśnienia, na czym będzie polegał mój test. Tak się akurat składa, że tutaj mam przed sobą najnowsze urządzenie firmy Air4U. Jest to wyrywacz edycja 2021. Niezwykle skomplikowane urządzenie, zaawansowane technologicznie. Patenty, niecodzienne rozwiązania, praktycznie urządzenie nie do podrobienia. Nie ma drugiego takiego urządzenia na świecie, tak więc cieszcie się, że możecie oglądać je na moim kanale. I teraz tak, jak będę mierzył moje próbki? Kawałek karton gipsu o wymiarach 25 x 25 cm z wkręconym na środku kołkiem, którego chcę przebadać, będę wkładał tutaj w to miejsce. Na tego kołka będę zaczepiał wagę, która jest sercem urządzenia, która będzie mierzyła siłę potrzebną do wyrwania tego kołka. Będę badał te kołki na zrywanie. Jak będę to badał? Otóż przekręcenie tej dźwigni w tą stronę powoduje zacieśnianie tutaj tych linek stalowych na kołowrotku, które to ciągną do siebie wagę, która to mierzy siłę potrzebną do wyrwania kołka. Tak więc sami widzicie, że technologia iście z NASA. Brzmi ciekawie? No to zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że w tym teście interesuje mnie czysta fizyka. Słuchajcie, będę testował dzisiaj prawie wszystkie kołki, które pokazywałem w tym filmie, o którym wspominałem na początku wideo. Nie mam natomiast kołków firmy Rauplug, dlatego bo akurat nie miałem w garażu i nie chciało mi się po prostu jechać do sklepu specjalnie kupować tych kołków do testu. I teraz tak, musicie mi też wybaczyć, że nie nagrałem testu na zrywanie ślimaka w pojedynczym płytowaniu, dlatego bo wykonałem ten test, ale niestety zamotałem się i nie włączyłem kamerki. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tam wyszło około 21 kg potrzebnych do wyrwania kołka. Tutaj widzicie parasolkę typu tą plastikową firmę Dial z Castoramy. Tutaj akurat wyszedł taki manewr, że wyciągnąłem ten metalowy wkręt, a parasolka się nie wyrwała. Siła potrzebna do wyciągnięcia wkrętu wyszła około 23 kg. Na drugi ogień poszedł kołek firmy Wkrętmet. Tutaj siła potrzebna na wyrwanie to 32 kg. Dodam jeszcze, że średnica tego kołka to 8 mm. Trzeci kołek do próby to kołek firmy Klimas. Ten jest nieco większy, bo ma średnicę około, średnica ma 10 mm. Siła potrzebna do wyrwania wyszła podobna, no bo 33 kg. Kolejny kołek, który testuję, to kołek firmy Fischer Duo Power. Tutaj siła potrzebna na wyrwanie jest nieco większa, bo 36 kg. Teraz kołek typu Moli. Dodam jeszcze, że mam dwa rodzaje tych kołków. Pierwszy kołek ma średnicę 6 mm i jego właśnie widzicie na ekranie. Siła potrzebna do wyciągnięcia tego kołka to 28 kg, czyli wychodzi na to, że kołek ma mniejszą wytrzymałość niż te kołki plastikowe, a wydawałoby się mi przynajmniej, że powinien wytrzymać więcej.
Sprawa natomiast przedstawia się troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o większy kołek typu Moli, 8 mm. Tutaj siła jest już wyższa, bo wynosi około 41 kg i robi też nieco większe spustoszenie w płycie. Tak jak widzicie, no, wyrwało kawałek płyty. Teraz kołek firmy Fisher, kolejny, to ten jest akurat Duotek. Siła potrzebna na wyrwanie to 40 kg, nieco mniejsza niż tej parasolki, tego kołka typu Moli 8 mm. Tak to wygląda po wyrwaniu. No i teraz przechodzimy do ciężkiej artylerii. Parasolka metalowa, gdyby ktoś pytał, ona ma średnicę 5 cm, mówię o tych ramionach, które się rozkładają. I tutaj już no, siły są nieco większe, bo wytrzymałość na zrywanie wychodzi... ...48 kg. Tak więc no, wytrzymuje jak dotąd najwięcej ze wszystkich pokazanych, ale też kołek jest, no, przynajmniej w mojej ocenie, solidny. I teraz tak, ostatni kołek, jaki będę testował, to kołek firmy Knauf. Mój faworyt w ogóle w tym ustawieniu. Tutaj akurat wymieniłem oryginalną śrubę na haczyk z parasolki, tak żeby mi było łatwiej po prostu zaczepić wagę. I ten kołek wytrzymuje najwięcej, bo aż 52 kg na pojedynczym płytowaniu. No i robi też, tak jak widzicie, no bardzo duże spustoszenie w płycie. Wygląda to po prostu jak strzał po kuli z pistoletu. I teraz tak, poszedłem o krok dalej i postanowiłem też wykonać test dla podwójnego płytowania, które, no jak wiecie z moich filmów, bardzo często, jakby do którego bardzo często namawiam Was, żebyście takie płytowanie robili. No i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że zwykły ślimak wytrzymuje aż 46 kg siły na zrywanie, tak więc to w mojej ocenie sporo. Jeżeli chodzi o parasolkę firmy Dial, no to wytrzymuje ona podobnie, bo 46 kg, tylko że tym razem nie wyciągnął się ten metalowy wkręt, ale wyszła cała parasolka. Być może jak mocowałem w pojedynczym płytowaniu tą parasolkę Dial, to po prostu no, ten wkręt się przekręcił, no i tak to niestety wyszło, że wyciągnął się wkręt zamiast parasolki. Tutaj kołek 8 mm firmy Wkrętmet, wytrzymałość 78 kg, tak więc również no, bardzo dobry wynik. Podobnie kształtuje się kołek firmy Klimas, on jest nieco większy, ma 10 mm, tak jak wspomniałem wcześniej, ale wyniki są w miarę podobne. Tak? No, tutaj jest różnica akurat tam chyba 2 czy 3 kg, ten wytrzymuje 80 kg siły na zrywanie, tak wygląda po wyciągnięciu z podwójnego płytowania. I teraz kołek typu kołek firmy Fisher Duo Power i tutaj no niemiłe zaskoczenie z mojej strony, no bo z tych kołków plastikowych niestety najmniejsza wartość, bo tylko 48 kg. Nie wiem dlaczego tak to wyszło. W pojedynczym płytowaniu wytrzymuje o wiele lepiej, w podwójnym niestety no słabo wypadł w mojej ocenie. Kołek typu Moli 6 mm. Tutaj siła potrzebna do wyrwania kołka to 52 kg. Tak więc nieco więcej niż ten kołek firmy Fisher Duo Power. Ogólnie polecam Wam te większe kołki typu Moli, dlatego no bo sami widzicie, że one są bardziej wytrzymałe. No tutaj już przy 8 mm kołku sprawa wygląda tak, że wytrzymuje ono wiele więcej, bo wytrzymuje 83 kg, tak więc całkiem sporo, podobnie do tych kołków plastikowych Wkrętmet i Klimas. Teraz testujemy kołek Fisher Duotek i tutaj naprawdę rewelacyjny wynik, bo przekroczyło 90 kg. Tak jak widzicie, robi bardzo duże spustoszenie w płycie, wytrzymał 92 kg siły na zrywanie, co dla mnie no, jest bardzo dobrym wynikiem. Naprawdę spoko wynik. Teraz metalowa parasolka. Wynik
wyszedł podobnie, no bo też kołki jakby działają na podobnej zasadzie, 85 kg siły na zrywanie. I teraz zobaczcie, jak ta parasolka wygląda w porównaniu z oryginałem, aż się te łapki wygięły w drugą stronę, tak więc naprawdę, naprawdę porządne siły działają na to, na tą parasolkę. I teraz tak, ostatni kołek Knauf, mój ulubiony osobiście, i tutaj mega, mega duża wartość, wyszło aż 106-107 kg. Tylko zobaczcie, tutaj aż wygiął się ten uchwyt, prawdopodobnie wytrzymałoby troszeczkę więcej, ale niestety tutaj akurat uchwyt nie wytrzymał. Dokręciłem oryginalną śrubę, powtórzyłem test, ale tutaj niestety wyszło o wiele mniej, no bo nawet nie doszło do 100 kg. Podejrzewam też, że ta płyta być może już została naruszona przy upadku i dlatego o wiele mniej wytrzymał, ale i tak uważam, że kołek firmy Knauf no, zdeklasował konkurencję i wytrzymał najwięcej. Tak więc tak to się kształtuje, moi mili. Mam nadzieję, że to wszystko, ten test Wam się podobał. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym wideo. Mam nadzieję, że film i test Wam się podobał i rozwiałem Wasze wątpliwości, być może jakieś mity krążące gdzieś po budowach, że w karton gipsie czy też na karton gipsie nie da się nic powiesić, bo to spadnie, to się nie utrzyma i w ogóle machacie ręką. Piszcie koniecznie w komentarzu, jakich Wy używacie mocowań do karton gipsu, na czym Wam się najlepiej pracuje. Wyniki tego testu wyświetlają Wam się właśnie na ekranie. Po jednej stronie macie płytowanie pojedyncze, po drugiej stronie macie płytowanie podwójne, tak więc możecie sobie porównać, zobaczyć jak to wszystko wyszło. Ja tych wyników jeszcze nie widzę, dlatego bo będę dopiero oglądał i pisał wyniki najwyższe z wagi, jakie ona zanotowała podczas wyrywania. Piszcie również, czy wyrywacz edycja 2021 Wam się podobał. Koniecznie piszcie również w komentarzu, jakie byście chcieli następne testy zobaczyć u mnie na kanale. Być może uda się tutaj coś wykombinować u mnie w garażu i nakręcę jakieś wideo. Zapraszam Was na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę i na razie.